Chciałbym opowiedzieć Wam o kolejnym filtrze. Filtrze, który się znajduje poniżej w tej naszej górze lodowej. I ten drugi filtr jest związany z fazą programowania. Czyli jest to okres, który się zaczyna rok przed poczęciem albo 9 miesięcy przed poczęciem, trwa całą ciążę i włącza w siebie pierwszy rok życia. I jest to szczególny okres, który ma dla nas bardzo duże znaczenie. Jak to przebiega? Może narysujmy to. Widzimy. Tak. Сейчас мы... А я поделюсь экраном. Zaraz udostępnię ekran. Okej. Значит, i когда мы говорим про... Jeśli mówimy o fazie programowania, to włączamy właśnie ten okres, gdzie mamy kilka ważnych momentów. I pierwszy moment to jest oczywiście poczęcie. Rody. Dalej, kolejny moment to jest poród i pierwszy rok życia. Обычно od зачатия do rodów, i zazwyczaj od poczęcia do porodu 9. Trwa 9 miesięcy. Z momentu rождения do godzika, odpowiednio od porodu do roku, to zawsze 12 miesięcy. I tradycyjnie 9 miesięcy do zaczęcia, no chociażby 9. Bierzemy kolejne 9 miesięcy przed poczęciem, albo rok można wziąć 12 miesięcy, ale tak jest wygodniej liczyć, bo jeśli dodamy 9 plus 9, 18 plus 12, to mamy 30 miesięcy. I ta faza, która się nazywa okresem programowania albo projekt cel, trwa 30 miesięcy. I w tym przypadku i w tym случае my z wami должны понимать, что musimy rozumieć, że przez ten czas konflikty rodziców, czyli konflikty, które przeżywają rodzice dziecka, mama, tata, są odbierane przez mózg automatyczny maleństwa jako jego własne. Stąd kolejnym razem musimy o tym pamiętać i o tym, że kiedy dziecko spotyka się z czymś podobnym następnie w życiu, to mózg filtruje to przez to doświadczenie, które było otrzymane wewnątrz okresu rozwojowego i te zmiany zachodzą błyskawicznie. Kolejny okres, który trwa od roku do 10 roku życia, czyli te kolejne 9 lat, to jest faza współodczuwania konfliktów rodzicielskich. Programować, da, a sopereżywać temu, co dziecko współodczuwa z tym wszystkim, co przeżywają jego rodzice. Какой в этом вообще смысл, да? I jaki jest sens tego wszystkiego? Otóż sens jest ogromny, dlatego że jeśli wyobrazimy sobie to na jakimś abstrakcyjnym przykładzie, albo na przykładzie zwierząt laboratoryjnych, albo wręcz doświadczeniach na bakteriach, to możemy sobie wyobrazić, że jeśli wziąć jakąś kolonię bakterii, wysiać to,
umieścić w odpowiednim środowisku, to jest oczywiste, że po jakimś czasie wyrośnie kolonia bakterii, ale można na tę płytkę dodać jakieś substancje, które zabijają te bakterie, wywołują mutacje, są toksyczne i zobaczyć, co wtedy się dzieje. Воспроизведение потомства, сохранение вида. Это важно, да? И с целью захования целого гатунку, то есть истотно, что если в этом моменте есть какой-то конфликт между родителями, то находится он у подстав целого развоя колейного. Dlaczego? Dlatego, że od tego zależało przeżycie na chwilę kształtowania się dziecka. Jeśli jest informacja, że mama i tata nie radzą sobie z czymś, to zabija ich, to naraża na niebezpieczeństwo ich życie, życie dziecka. Wyobraźcie sobie, z jakim dramatem spotyka się nawet zarodek, czy embrion, czy później dziecko, jeśli odbiera on to w ten sposób. Jeśli ja sobie z tym nie poradzę, to po mnie. Czyli to jest zapisywane jako coś, co jest bardzo ważne. Mama i tata sobie nie poradzili, ale ja sobie poradzę. To jest ważne dla mojego przetrwania, czyli dziecko może wykształcić bardzo mocne filtry. Czyli taka tarcza może być ukształtowana i dziecko może cały czas chodzić z taką tarczą i myśleć, że tak właśnie jest. To na świecie. I inaczej tego świata nie widział bez tych filtrów, bez tej tarczy. Wręcz przeciwnie, może myśleć, że bez tych filtrów jest wszystko źle. Jak próbować mu zdjąć te filtry, jakby te okulary, to on mówi: nie, 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 wszystko jest nie tak, proszę mi zwrócić moje okulary, dlatego że wszystko, co dotychczas się działo w jego życiu, działo się poprzez ten filtr. A przykładów na to jest mnóstwo. Сейчас я вам приведу конкретные, конечно, и могу przytoczyć określone przypadki, ale proszę poczuć całą głębokość i ważność tych filtrów. Na ile jesteśmy podporządkowani tym filtrom? A później na ten filtr jeszcze nawarstwia się nasz własny filtr odbioru rzeczywistości i to wszystko się staje bardzo dalekie od rzeczywistości, dlatego że tych filtrów może być mnóstwo. Fazę programowania. Dlatego, że to jest właśnie tak, że jak mówimy o fazie programowania, musimy pamiętać, dlaczego to jest takie ważne. Właśnie te konflikty wywołują patologię wrodzoną. Właśnie te konflikty z fazy programowania wywołują jakiś niedorozwój, czy jakąś specyfikę, czy dodawanie czegoś, bo od tego zależy przeżycie, przetrwanie gatunku, czyli mózg automatyczny dziecka mówi mu: muszę już urodzić się uzbrojony w to, czego nie mieli rodzice. A konflikty te, które powstają już później po roku, które powstają właśnie w tej fazie współodczuwania. I ja sobie wyobrażam to w ten sposób. Z punktu widzenia biologicznego rozumiemy, że jest mama i maleństwo. Mama, która jest bardzo wartościowym, cennym instrumentem reprodukcji potomstwa. Tak? Czyli w języku biologii, powiedzmy sobie, dojrzała samica w wieku
reprodukcji, która może rodzić i rodzić tak długo, jak zachowuje tę funkcję produkowania potomstwa. A dziecko z punktu widzenia biologicznego, ile jeszcze potrzebuje czasu, by dojść do dojrzałości płciowej, mieć tę zdolność reprodukcji, czy przeżyje, przetrwa, czy będzie mogło mieć potomstwo, to jeszcze nie wiadomo. Dlatego, jeśli zważyć cenność samicy i dziecka, matka ma o wiele większe znaczenie z punktu widzenia przetrwania gatunku. Stąd tak to jest pomyślane przez naturę, że niektóre konflikty są przeżywane przez dzieci. Dzieci biorą to na siebie. W jaki sposób to jest przekazywane? Pewnie to jest przed nami, musimy to odkryć, musimy dowiedzieć się, jak to się dzieje, ale bardzo często jest tak, że w jakiejś rodzinie wszyscy chorują, a mama nie. Mama się opiekuje wszystkimi, mama leczy wszystkich, mierzy gorączkę, podaje leki. I może tak się stać, że pod koniec i ta mama zachoruje, ale niekoniecznie. Dlatego, że ma ona zupełnie inny program, zupełnie inne mechanizmy, które są związane z przeżyciem, z przetrwaniem, które być może przeszkadzają jej tak sobie pochorować w pełnym sensie tego słowa. Dlatego w tej fazie współodczuwania konfliktów rozumiemy większą ważność tej samicy, że tak powiem, i mniejszą ważność tego dziecka, które jeszcze potrzebuje dużo czasu. Czyli jeśli abstrahujemy od naszych wartości humanistycznych, humanitarnych i myślimy sobie, jak to? No tak to. Natura mówi, że jakby co, to lepiej się pozbyć tego mniej cennego członka społeczeństwa niż bardziej ważnego. I to są schematy, które nasz mózg nagromadził przez tysiąclecia ewolucji. Czyli to jest opowieść o przetrwaniu, o dobór biologiczny niż o tych naszych wartościach, o tych naszych łzach, jakichś przeżywaniach, jak to, dlaczego świat jest taki niesprawiedliwy. No i się okazuje, że świat jest sprawiedliwy, tylko z innego punktu widzenia. I w ten sposób właśnie okazuje się, że prędzej zachoruje dziecko, aniżeli rodzic. Stąd, jeśli napotykamy na jakiś objaw, jakąś chorobę, to powinniśmy przypomnieć sobie o tym najważniejszym filtrze i zrozumieć, jak tam odbija się to wszystko, jak ten filtr zniekształcił rzeczywistość w taki sposób, że to właśnie człowiek odbiera teraz rzeczywistość poprzez ten filtr.